Cotygodniowy vlog o odchudzaniu. Dzisiaj Was witam z Wenecji. Uważyłem się przed wyjazdem. Waga spadła ze 134-133 kg w zależności od wagi do 128,9 na wadze u mnie w domu. W tydzień udało się zrzucić 4 kilo. Witam Was serdecznie z Wenecji. Dzisiaj jest tak zwane wytapianie tłuszczyku, czyli chodzenie po słońcu, więc wybaczcie, że jestem taki dosyć ociekający, błyszczący, ale taki niestety urok człowieka otyłego. Aktualnie na zegarku mam 19 tysięcy kroków, jest godzina 15:18 i idę sobie w kierunku Pałacu Dożów. I powiem to Wam tak, że jest ciężko, ale nie jest źle. Pierwszy raz od dawna zrezygnowałem z frytek. Zamiast jeść kebaba we wrapie największego, jaki jest możliwy, wziąłem sobie talerz kebaba na talerzu wczoraj z kaszą. Tak, sam w to nie wierzę, to co do Was mówię. Tak, zrobiłem to. Zamiast rzucić się na jakieś śniadanie i zjeść do bólu, kupiłem sobie w markecie w Wenecji zestaw wędlin z żółtym serem i do tego dwa pomidory. Także jak widzicie, jest spory postęp. Przyznam się Wam szczerze, rzuciłem Pepsi, nie piłem przez ponad tydzień Pepsi i dalej się tego trzymam, ale postanowiłem się sprawdzić i wziąłem sobie butelkę ze sobą Pepsi do Wenecji, więc wypiłem ją, ale uwierzcie mi, to już nie ten smak, to już nie smakowało, moje kubki smakowe się dostały detoksu, więc jakby to powiedzieć, jestem na odstawieniu i szczerze nie żałuję, że przestałem pić Pepsi, bo przestałem mi smakować, to jest najważniejsze, więc o ile jest to pełen sukces, to naprawdę pomimo, że kupiłem sobie 2-litrową Pepsi, wolę sobie wypić wodę mineralną, a jak już muszę coś smakowego, to mam taki drinka, którego rozcieńczam na 5 litrów wody, nazywa się Bolero. No, posmakowała mi wersja grejpfrutowa, ale też jest wersja do smaku coli, tak żeby łatwiej było o odstawienie tego dziadostwa. Powiem Wam szczerze, warto. Warto było podjąć tą decyzję, warto było, o, troszeczkę lepiej się czuję. Troszeczkę mniej sapię, więcej się ruszam. Zobaczymy, jak będzie dalej. Z tego miejsca chcę podziękować Agnieszce, Jackowi za to, że pomogli mi. Cały czas współpracuję z O2 Fitness i Active Body, gdzie zamierzam w przyszłą w niedzielę wpaść na pomiary, także zobaczymy, jak to będzie. I dalej idziemy do przodu. Wielkie dzięki dla Tomasza Sekielskiego, bo tak naprawdę jego walka, jego determinacja do zrzucenia wagi dała mi motywacyjnego kopa, bo uwierzcie mi, warto było podjąć tą walkę. Sorry, ale akurat zobaczyłem fajny kadr, więc widzicie mnie też przy pracy. Warto było podjąć cały ten trud, całe to wyzwanie i oby kilogramy szły w dół w jak najszybszym tempie, żeby do końca roku zejść poniżej 100 kg, to byłoby idealnie. Trochę mnie słoneczko przypaliło, także trochę się wytopiłem. Myślę, że to widać. Wybaczcie, że tak się Wam pokazuje, ale tak jak mówię, nie ma nic, ściemniania nie ma. Vlog jest po to, żeby pokazywać sukcesy,
porażki. I tak jak mówię, dzisiaj jeszcze na pewno jakieś węgle wejdą, bo być w Rzymie, nie widzieć papieża, być we Włoszech, nie zjeść włoskiej pizzy. Zobaczymy, na ile to się uda, żeby była prawdziwa włoska pizza, czy spaghetti na pewno wejdą na obiad. Także ja Wam dziękuję dzisiaj za uwagę i przypominam, początkowa waga to była 134 kg, a jest 128,9. Zobaczymy, jak po powrocie będzie, po zrobieniu prawie ponad 15 km z buta. Także ja się cieszę, bo waga idzie w dół. Ja się pozbywam pewnych kompleksów, pewnych rzeczy, które mi przeszkadzały w życiu. Także strasznie Wam dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że będziecie dalej subskrybować kanał i będziecie mnie wspierać. Powodzenia, trzymajcie się, pozdrawiam Cię Tomku, to dzięki Tobie też jest ta dieta. Jacek, Agnieszka, Wam w szczególności dziękuję za to, żeście mnie zmobilizowali, także idziemy dalej.